Minęła 18.30. Paulina Bilińska, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Instytucje unijne nie ustają w działaniach hamujących reformę wymiaru sprawiedliwości. Tak zwany warunek praworządności ma pozbawić Polskę środków z Funduszu Odbudowy. Zatrzymanie i deportacja Rafała Ziemkiewicza ukazują skalę dominacji lewicowej ideologii. W rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego na tablicach upamiętniających miejsca niemieckich zbrodni pojawiły się napisy prostujące wieloletnie przekłamania. Polska jest jednym z 7 krajów Unii Europejskiej, który wciąż nie otrzymał żadnych środków z Funduszu Odbudowy po pandemii. Wypowiedź wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Wery Jourovej dla portalu Politico Playbook świadczy o celowym wprowadzeniu tak zwanego warunku praworządności w celu zahamowania reformy polskiego sądownictwa. Paweł Błoch. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Wera Jourova zaznaczyła, że prace nad wprowadzeniem warunku praworządności są już w toku. Przygotowania do uruchomienia warunku praworządności są zbyt zaawansowane, abyśmy z nich nie skorzystali. Pociąg toczy się już z dużą prędkością i nie da się go zatrzymać. W tym kontekście złowrogo brzmią słowa wypowiedziane dokładnie przed rokiem przez wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Katrinę Barley. Państwa takie jak Polska i Węgry trzeba finansowo zagłodzić. Dotacje unijne stanowią bowiem skuteczną dźwignię. Komentatorzy oceniają wypowiedź Wery Jourovej jako element gry politycznej. To jest element wywierania presji na Polskę. Warto przecież wspomnieć, że pani Jourova jest bliską współpracowniczką premiera Czech Babisza, a sytuacja w negocjacjach polsko-czeskich jest dosyć gorąca. Komisja Europejska nie ustaje w działaniach w celu powstrzymania reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości, a ich głównym celem jest zablokowanie prac Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Niemcy, ale nie tylko. Inne kraje dość mocno zainwestowały w nasze sądownictwo, w niektórych sędziów. I mówiąc wprost, po prostu część Unii Europejskiej na czele z Niemcami ma tam silnie rozbudowaną agenturę wpływu. Politycy Solidarnej Polski już rok temu sygnalizowali, że wprowadzenie warunku praworządności może być w przyszłości wykorzystywane przez brukselskich urzędników do wymuszania decyzji niezgodnych z polską racją stanu. No, oczywiście nie powinniśmy ulegać żadnym szantażom, żadnym takim tego typu zabiegom. Pamiętajmy o tym, że wielokrotnie okazywało się, że Polska miała rację. Tak też w tym wypadku niewątpliwie będzie. Przykładem chociażby jest kwestia przyjęcia imigrantów. To Polacy mówili nie, to rząd Zjednoczonej Prawicy mówił nie, mimo to, że poprzednicy inaczej uważali, ale historia pokazała, że mieliśmy rację. Według doniesień portalu Politico, mechanizm ma być wprowadzony przed 25 października, w czego efekcie Polska i Węgry mają być pozbawione pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Ostatniej nocy na tablicach upamiętniających miejsca męczeństwa Polaków podczas II wojny światowej zasłonięto napis hitlerowcy, określający sprawców zbrodni popełnianych na mieszkańcach Warszawy. Zastąpiono go słowem Niemcy, korygując w ten sposób terminologię narzuconą w czasach, gdy rządzący Polską komuniści uniemożliwiali rzetelne przekazywanie prawdy historycznej. Łukasz Żmuda. Ponad 130 tablic w samej Warszawie przypominających o miejscach, gdzie ginęli Polacy w czasie niemieckiej okupacji. Tam, gdzie widniał napis hitlerowcy, zostało naklejone słowo Niemcy. Przecież nie hitlerowcy podpisali pakt Ribbentrop-Mołotow. To nie hitlerowcy napadli na Polskę, tylko Niemcy napadli na Polskę i Niemcy podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow. Wykonawcy, jak podkreślają, chcą w ten sposób zwrócić uwagę na fałsz, jaki cały czas funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Pomimo, że od 30 lat żyjemy w wolnej Polsce, to element przywracania prawdy historycznej, zwraca uwagę Adam Borowski, przed laty działacz opozycji antykomunistycznej. Jest to również akcja edukacyjna, bo spotykam się z głosami młodych ludzi, tak jak tu przed chwilą, że to hitlerowcy zamordowali. Dla nich Niemcy nie są już symbolem opresji, prawda, tylko jacyś mityczni hitlerowcy. Andrzej Gelberg, pomysłodawca akcji, mówi o konieczności prowadzenia rzetelnej polityki historycznej i nieprzypadkowej dacie tego przedsięwzięcia, rocznicy zakończenia Powstania Warszawskiego 2 października 1944 roku. W czasie Powstania Warszawskiego zginęło najwięcej mieszkańców tego miasta. Osoby cywilne. Na Woli była rzeź i zginęło tam ponad 100, różnie się szacuje, ale ponad 100 tysięcy ludzi to na pewno.
i tych miejsc, których dokonywano w czasie Powstania Warszawskiego egzekucji, ale również wcześniej, jeszcze w czasie okupacji, takie terrorystyczne rozstrzeliwania na ulicach, żeby sparaliżować miasto ze strachu, też miały miejsce. Trzeba mówić po imieniu, tak? Jak się nazywali nasi agresorzy, jak się nazywali nasi okupanci. Tu także szalenie ważne jest, żeby właśnie kolejne pokolenia dowiadywały się prawdy o tych czasach. Nie rozmywajmy tych rzeczy, nie zmiękczajmy, mówmy jak było. Szacuje się, że w czasie powstańczego czynu zbrojnego zginęło około 200 tysięcy Polaków, z czego jedynie 16 tysięcy było żołnierzami. Straty materialne wynikające z masowych zniszczeń dokonywanych przez Niemców określane są na równowartość 45 miliardów dolarów. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Nie milknął echa po wczorajszym zatrzymaniu Rafała Ziemkiewicza na londyńskim lotnisku. Publicysta zamierzał odwiedzić Wyspy Brytyjskie z prywatną wizytą, jednakże sposób i niejasny powód zatrzymania oraz nakaz opuszczenia terytorium Wielkiej Brytanii wywołały wiele kontrowersji i komentarzy. Rafał Ziemkiewicz powrócił do kraju, ale otwartym pozostaje pytanie, czy grozi nam dyktatura politycznej poprawności. Maria Osińska. Na antenie telewizji Republika Rafał Ziemkiewicz skomentował swoje wczorajsze zatrzymanie. Gdyby mnie nie wpuścili, argumentując, że moja gęba im się nie podoba, to byłoby to zgodne z prawem. Natomiast insynuacje, jakobym był antysemitą, faszystą, islamofobem i tu już najgrubsze oszczerstwo, negacjonistą Holokaustu, to są po prostu bezczelne kłamstwa. Centrum Monitoringu Wolności Prasy wydało oświadczenie w tej sprawie. Zatrzymanie i niewpuszczenie dziennikarza na teren Wielkiej Brytanii z powodu głoszonych przez niego poglądów jest szczególnie bulwersującym przejawem eliminowania z przestrzeni publicznej dziennikarzy utożsamiających się z konserwatywnymi i prawicowymi poglądami. Teraz się mogę spodziewać, że w tak dzikim kraju to być może moja córka nagle okaże się, że nie może studiować, skoro jest córką swojego ojca. Dziennikarze różnych mediów są oburzeni kuriozalną formą ukarania Rafała Ziemkiewicza. Nie za to, że chciał głosić swoje poglądy, ale tylko dlatego, że nie podlegają one tak zwanej politycznej poprawności. Kiedyś Wolter miał powiedzieć, że nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale zrobię wszystko po kres moich dni, żebyś mógł te twoje poglądy głosić. Dzisiaj te słowa wydają się ironią w kontekście tego, że osoby takie jak na przykład Radosław Sikorski, Roman Giertych mogą bez problemu wjeżdżać do Anglii, do Londynu i nikt ich tam nie zatrzymuje, nie zawraca, a Rafał Ziemkiewicz nie może i to akurat na podstawie zmanipulowanych interpretacji jego słów. Jak uważa Rafał Ziemkiewicz, jego aresztowanie ma związek z kłamstwami wyprodukowanymi w Polsce przez polityków opozycji. Falę komentarzy na Twitterze wywołał wpis Radosława Sikorskiego, który omyłkowo opublikował prywatną korespondencję z Romanem Giertychem, który zechciał, aby Sikorski zapytał Ziemkiewicza o córkę. Studia za granicą porównujesz ze swoją zdradą Polski, żałosnej Jurgieltniku. Swoją drogą moja wybitnie uzdolniona córka studiuje nauki ścisłe, a nie politologię czy inne poglądy. W serwisie społecznościowym doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy publicystą a politykiem Platformy Obywatelskiej. Rozumiem, że Rafał Ziemkiewicz akceptuje zasady uniwersytetu, któremu płaci ciężkie pieniądze. Szkoda, że w Polsce uznałby to za gender i lewactwo. Tata musiał na studiach znosić lenie o komunizmie, córka o LGBT, taka polska sztafeta. Brytyjska lewicowa parlamentarzystka opublikowała zdjęcie dokumentu wydanego przez brytyjskie władze, odnotowując przy tym, że niewpuszczenie Rafała Ziemkiewicza na Wyspy Brytyjskie sprzyja dobru publicznemu. Prezes Ordo Iuris mecenas Jerzy Kwaśniewski zapowiedział, że sprawa odmowy wstępu Rafała Ziemkiewicza będzie wyjaśniona przez prawników stowarzyszenia. Maria Osińska, Telewizja Republika. Dzień Świętego Franciszka i Lasu Bielańskiego to rodzinny piknik ekologiczny przyciągający wielu warszawiaków. W jego trakcie najmłodsi mogli zdobyć wiedzę o otaczającej nas przyrodzie. Nieco starsi nauczyć ją szanować, a wszyscy uczestnicy duchowo przeżywać Dzień Świętego Franciszka z Asyżu, patrona ekologów, który zwierzęta nazywał naszymi braćmi mniejszymi. Julia Mościńska. Tradycyjnie rodziny wraz z organizatorami włączyły się w akcję sprzątania świata i wspólnie zbierały śmieci w Lesie Bielańskim. Dzieci w trakcie warsztatów, licznych eksperymentów i gier terenowych zdobywały wiedzę przyrodniczą i uczyły się szacunku do natury. Wziąć swoje dzieciaki, przyjść do swojej parafii, do Lasu Bielańskiego też. Dzieci mogą poznać zwierzęta, które żyją w ich okolicy, tu na Bielanach i w pobliskim lesie. Mogą zacząć pod mikroskopem małe zwierzątka,
wziąć udział w konkursach, rozpoznawania śladów, zwierząt. Dowiedzieć się dużo o swojej okolicy i o przyrodzie. Oprócz wspólnej zabawy i nauki, edukatorzy przypominali o najważniejszych zachowaniach w lasach i rezerwatach przyrody. Warto sprawdzić, czy do danego rezerwatu przyrody możemy wejść, a jeżeli już możemy, to trzeba też wiedzieć o tym, gdzie są szlaki udostępnione. Należy wiedzieć o tym, że poza szlakami nie możemy się w rezerwacie przyrody poruszać, że nie możemy zrywać roślin ani niszczyć, nie możemy płoszyć zwierząt. Święty Franciszek z Asyżu, uważany za patrona ekologów, głosił wizję solidarności i braterstwa ze wszystkimi stworzeniami. Zwykle przedstawia się go w otoczeniu zwierząt i ptaków. Organizatorzy przyznają, że wydarzenie łączy ze sobą wiarę, naukę o ekologii i miłość do zwierząt. Korzystając z tego, że nasza placówka mieści się w sercu Lasu Bielańskiego, zapraszać dzieci do tego, żeby poznawały przyrodę, uczyły się, jak o nią dbać. W tym celu mamy stoiska edukacyjne, można wiele dowiedzieć się o lesie, o zwierzętach żyjących tutaj, o przyrodzie. Jest patronem ekologów, bo miał zupełnie inne podejście do braci młodszych, jak on ich miewał zwyczaj nazywać. I tak jakby no nie traktował z wyższością, tylko po prostu z jakimś takim empatią. Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej. Rodziny uczestniczyły również w koncercie kapeli Fedaków. Imprezie towarzyszył kiermasz rękodzieła ludowego. Julia Mościńska, Telewizja Republika. Wczorajszym koncertem inauguracyjnym w Filharmonii Warszawskiej rozpoczął się 18. konkurs Chopinowski. Tym samym Warszawa przez najbliższe 3 tygodnie stanie się stolicą światowej pianistyki. W niedzielne przedpołudnie odbyły się pierwsze przesłuchania konkursowe. Uczestniczyło w nich 9 artystów ubiegających się o laurę zwycięzcy, w tym mającym blisko 100-letnią historię, najbardziej prestiżowym polskim festiwalu muzyki chopinowskiej. 87 pianistów w wieku od 17 do 31 lat z 18 krajów przedstawi słuchaczom swoją interpretację utworów Chopina. Przede wszystkim wygra Chopin, wygra kultura, wygra to, co jest najważniejsze, więzi międzyludzkie, docenienie tego, co być może jest sensem naszego życia i co jest najważniejsze. Także najważniejsze być może, a nawet na pewno dla polskiej tożsamości. Narodowy patronat nad konkursem objął prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, który zaprosi laureatów wraz z członkami jury do Pałacu Prezydenckiego, w którym w 1818 roku podczas koncertu charytatywnego swój pierwszy publiczny koncert zagrał Fryderyk Chopin. Myślę, że będzie to dla młodych pianistów, dla laureatów konkursu wyjątkowe wydarzenie, że będą w tym miejscu, w którym rozpoczęła się wielka kariera, gdzie rozbłysła gwiazda Fryderyka Chopina. Międzynarodowy konkurs chopinowski to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych w klasie fortepianu na świecie. Pozwala odkryć największe talenty pianistyczne, otwierając muzykom drogę do międzynarodowej kariery. Konkurs chopinowski skupia uwagę nie tylko melomanów, ale również tych, którzy na co dzień nie mają dużej styczności z muzyką klasyczną. Zakładam, że rozbudzą się wielkie namiętności, ale to tylko dodaje moim zdaniem smaku i uroku tej imprezie. Poza tym bardzo duże jest zainteresowanie internautów, więc wszyscy będziemy właściwie obecni na całym świecie muzycznym i kulturalnym. Polscy reprezentanci zwyciężyli w konkursie 4-krotnie. Pierwszą laureatką była Halina Czerny-Stefańska. W 1955 roku najlepszy okazał się Adam Harasiewicz, a w 1975 roku Krystian Zimmermann. Ostatnim laureatem w 2005 roku został Rafał Blechacz. Podczas tegorocznego konkursu na powtórzenie ich sukcesów szansę będzie miało 16 polskich pianistów. Julia Mościńska, Telewizja Republika. Na przedmieściach Mediolanu rozbił się prywatny samolot lecący w kierunku Sardynii. Maszyna uderzyła w budynek na obrzeżach miasta. Zginęło 8 osób, które znajdowały się na pokładzie. 7 Francuzów oraz pilot narodowości rumuńskiej. Poza nimi nikt nie ucierpiał. Niewielki samolot pasażerski wystartował z lotniska Linate w Mediolanie chwilę po godzinie 13. Według ustaleń dziennika Corriera della Sera lot trwał tylko kilkanaście minut.
Tuż po starcie maszyna kierująca się na Sardynię zmieniła kierunek lotu, a chwilę później zaczęła gwałtownie spadać i uderzyła w fasadę budynku kilka metrów od końcowej stacji metra San Donato na przedmieściach miasta. Budynek, w który uderzył samolot, przechodził remont. Wewnątrz miała powstać przestrzeń biurowa, a obok parking dla autobusów. Całe szczęście w chwili katastrofy był zupełnie pusty. Niestety pilot oraz 7 pasażerów samolotu, w tym dziecko, zginęli na miejscu. Tak wyglądał ten dzień, a teraz czas na spotkanie z Weroniką Jaskółką i sport. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.